Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj do sprawdzania listy mało czasu mamy. Piszemy temat lekcji. Powtórzenie do sprawdzianu, myślnik, nazwy związków chemicznych. Adaś, weź tam włącz rzut. A, już włączony rzutnik, dobra. To Moniczka, weź tam z łaski swoje sięgnie to światło. O, jedziemy. Przypominam, zaczynamy aldehydy. Dodajemy co? Końcówkę al. Heptan, heptanal. Oktan, oktanal. Nonan, nonanal. Co to za śmiechy są? Co to znowu za śmiechy? Po sprawdzianie nie będzie wam do śmiechu. Chemia to poważna sprawa jest. Nie ma miejsca na śmiechy w chemii. Tylko, że to nieprawda. To jest nieprawda i korzystając z tego, że ten film wychodzi 1 kwietnia, to postanowiłem, że przekonam was o tym, przedstawiając 10 związków chemicznych o najbardziej nietuzinkowych, zabawnych, humorystycznych nazwach, takich przy okazji, których można opowiedzieć. Ciekawe, naukowe historie i kolejność jest subiektywna. Zapraszam. Miejsce 10. Kwas traumatyczny. Trauma to poważna sprawa. Rośliny o tym wiedzą i z różnego rodzaju urazami walczą, wykorzystując m.in. związek chemiczny, którego zwyczajowa nazwa to kwas traumatyczny. Wydzielają go przy uszkodzeniach, czy może powinienem raczej powiedzieć w miejscach uszkodzeń, gdzie pełni on rolę hormonu, czynnika wzrostu, stymulującego podział komórek i naprawę szkód. Dodatkowo ma on działanie przeciwutleniające, które może sprzyjać uruchamianym procesom naprawczym. Bardzo ciekawe jest to, że związek ten podobne działanie wykazuje w badaniach na komórkach ludzkich. Stymuluje powstawanie kolagenu w fibroplastach i chroni komórki przed reaktywnymi formami tlenu i azotu. Ale to nie wszystko. Grupa badaczy z Białegostoku przedstawiła wyniki sugerujące, że ma on działanie cytotoksyczne dla komórek raka piersi. Jest więc potencjał wykorzystania w przyrodzie tej molekuły w kontekście medycznym u ludzi. Póki co kwas traumatyczny można znaleźć jednak w produktach stomatologicznych dla psów i kotów, gdzie ma za zadanie stymulować podział komórek błon śluzowych. I jeśli słysząc to wszystko pomyśleliście damn, to odgadliście kolejne miejsce na liście. Miejsce 9. Damn. Ale ja będę mówił damn. Ten związek chemiczny to tak naprawdę diaminomaleonitryl, molekuła, której bazą jest cząsteczka etylenu, do której przyłączone są dwie grupy aminowe i nitrylowe. Chemicy jednak mają w zwyczaju skracanie długich nazw do łatwiejszych do wypowiedzenia akronimów, skrótowców. I tutaj mamy przykład dokładnie takiej praktyki. DEM jest cząsteczką przydatną w syntezie organicznej. Można ją wykorzystać do otrzymywania innych, bardziej złożonych molekuł. Jest to jednak prawdą dla wielu innych związków chemicznych. Pozwoliłem sobie więc umieścić DEM na liście ze względu na inną, potwornie ciekawą hipotezę. Hipotezę związaną z powstawaniem życia na Ziemi. Naukowcy od dawna się głowią, jak to się stało, że z takich prostych związków nieorganicznych, jak dwutlenek węgla, woda, amoniak czy cyjanowodór, których we wszechświecie znajdziemy całe masy, mogło wykształcić się życie na poziomie złożoności, jaki znamy, z tymi wszystkimi podwójnymi helicami DNA, gigantycznymi białkami, samoorganizującymi się błonami itd. To zagadnienie to tak zwana abiogeneza, powstawanie czegoś żywego z materii nieożywionej. No i zdaniem wielu badaczy, DEM jest ważnym etapem pośrednim na drodze od prostych związków nieorganicznych do m.in. zasad azotowych, będących kluczowym elementem, czy kluczowymi elementami DNA. Dodatkowo można, wychodząc z DEM, dojść do alaniny, glicyny czy kwasu asparaginowego, czyli ważnych aminokwasów, z których powstają, zbudowane są białka. O abiogenezie, nazywanej także biogenezą, na pewno jeszcze kiedyś opowiem. Jeżeli zaś ktoś potrzebuje jakiegoś bardziej takiego namacalnego powodu obecności DEM na liście, to można go wykorzystać w konstrukcji chemicznych sensorów albo dodawać do perowskitów, którymi wiele osób się jara. Skoro swoją drogą wspomniałem o DNA, to powinienem aktywnie zalokować moją książkę w tym temacie. Książkę, którą możecie kupić na geny.alt.pl, ale nie będę tracił na to czasu. Książki to nie pokemony, że trzeba złapać je wszystkie.
skoro o tym mowa. Miejsce ósme. Pikaczurin. Pikachu? Nie, to nie nazwisko rosyjskiego generała. To odkryta w 2008 roku cząsteczka, białko, występujące w przestrzeni międzykomórkowej siatkówki oka, biorące udział w przekazywaniu impulsów nerwowych. Chociaż w sumie tego generała to nie sprawdziłem, dajcie mi chwilę. Więc rzeczywiście nie ma śladu takiego człowieka. Przez moment miałem ambicje opisać mechanizm działania pikaczurinu, jego związek z dystrofią mięśniową, ale uczciwie nie umiem tego zrobić rzetelnie, zrozumiale i jednocześnie wystarczająco krótko, żeby ten materiał nie trwał o 10 minut więcej niż już trwa. Poprzestanę więc na zasygnalizowaniu, że tak nazwana molekuła istnieje. Albo nie, albo nie. Wspomnę, że zastanawiałem się, czy powiedzieć kilka słów więcej o białku nazwanym na cześć Pikachu, czy raczej o tym honorującym Sonika. Padło na Pikachu przez dużo większą znajomość przeze mnie, przynajmniej lore świata Pokémonów. Nie żebym był jakimś psychofanem. No co? Miejsce siódme. Cyganeria Pucciniego. Cyganeria, w oryginale La Bohème, to opera w czterech aktach z 1896 roku autorstwa Giacomo Pucciniego. Opera, która ma wielu fanów na całym świecie, jak się okazuje, jednymi z największych są badacze z amerykańskiego Bristol Laboratories, którzy pod koniec lat 70. badali związki z grupy antybiotyków antracyklinowych. To jest grupa związków, które z kolei zostały odkryte w 1969 roku. Wydzielane są one przez bakterię Streptomyces. Tak, bakterie wydzielają antybiotyki, na przykład po to, aby bronić, aby konkurować z innymi bakteriami. I antracykliny. Z chemicznego punktu widzenia to są wielofunkcyjne pochodne antrachinony. Ale w tej historii to akurat nie jest najistotniejsze. Chodzi o nazwy. Na liście znajduje się bowiem, w tym zestawieniu, sześć związków chemicznych, które należą do antybiotyków, których nazwy pochodzą od imion bohaterów Cyganerii oraz jeden związek, który jest pochodną oryginalnego tytułu. I jakby tego było mało, wszystkie te molekuły wchodzą w skład mieszaniny, której angielska nazwa to bohemic acid, co moglibyśmy przetłumaczyć jako kwas bohemowy albo cyganeriowy. To się nazywa oddanie. Naukowcy za to odpowiedzialni na pewno nie byli jakimiś operowymi sezonowcami. W głębi serca mam nadzieję, że ktoś kiedyś nazwie jakieś żyjątko, molekułę na cześć naukowego bełkotu. Jeszcze taka ciekawostka. Antybiotyki antracyklinowe, w tym również siódemka z siódmego miejsca, obecnie są powszechnie stosowane w terapii przeciwnowotworowej. Okazuje się, że należą do najbardziej skutecznych chemoterapeutyków i jednocześnie są najbardziej wszechstronne. Żadna inna grupa specyfików nie wykazuje skuteczności w zabijaniu komórek tak wielu różnych nowotworów. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki te wykazują tendencję do interkalacji między zasadami DNA. Chętnie umiejscawiają się pomiędzy nimi, utrudniając replikację oraz zaburzając metabolizm RNA. Przez to komórki nie mogą się dzielić, a te komórki, które są rakowe, dzielą się szczególnie chętnie, dlatego są podatne na działanie tych leków. I już bardziej generalnie, jak nie mogą się dzielić, to nie mogą też poprawnie funkcjonować. Pozostaje tylko zakrzyknąć, no niech żyje bohema. Miejsce szóste. Mirakulina. Jest duża szansa, że o niej słyszeliście. Albo nawet widzieliście jakiś film na YouTubie, gdzie twórca najpierw zażywa tabletkę mirakuliny, a potem je kwaśne rzeczy, które wydają mu się słodkie. No to właśnie jest mniej więcej mirakulina. Glikoproteina, czyli można w uproszczeniu rzec cukrowa pochodna białka, która naturalnie jest produkowana przez synepsal słodki. To taki krzew, którego owoce nazywane są cudownymi, stąd zresztą nazwa mirakuliny się wzięła. Mieszkańcy tych części Afryki, gdzie roślina występuje, korzystali z nich, by osłodzić sobie konsumpcję kwaśnego wina palmowego lub fermentowanego chleba. Jak mirakulina działa? Otóż sama w sobie nie ma wyraźnego smaku. Łączy się jednak z receptorami smaku słodkiego, blokując je. Zajmuje centrum aktywne, ale go nie aktywuje. O takich indywiduach mówimy, że są antagonistą receptora.
Sytuacja zmienia się jednak, gdy dojdzie do konsumpcji czegoś, co ma wyraźnie kwaśne pH. A właśnie rzeczy, których smak jest kwaśny, takimi są. W każdym razie, gdy pH robi się kwaśne, zmieniają się struktury przestrzenne. Zmienia się struktura przestrzenna mirakuliny, która nagle zaczyna receptor aktywować, ten receptor, z którym jest połączona. Z antagonisty stanie się agonistą, co nasz mózg interpretuje jako słodki smak. Gdy pH wróci do neutralnego, aktywacja ustanie. Mirakulina nie zmienia więc smaku wszystkiego na słodki. To po pierwsze. Po drugie, w neutralnym albo zasadowym pH wręcz blokuje odczuwanie słodkości pokarmów, które normalnie jako takie odbieramy. Warto to wiedzieć. No i przyznacie, nazwę ma ciekawą, zacną. Miejsce piąte. Lucyferyna i lucyferaza, czyli molekuły, które znane najszerzej są z tego, że umożliwiają świetlikom świecenie. Bioluminescencję. Lucyferaza to oksydoreduktaza, czyli, mówiąc bardziej po ludzku, enzym, który jest w stanie utlenić coś. Tutaj akurat lucyferynę. I efektem tego jest świecenie w zakresie widzialnym dla człowieka. Odkrycia tego dokonał już w 1887 roku niejaki Raphael Dubois. Świetlik świeci więc, niejako mieszając w swoim organizmie lucyferynę i lucyferazę. Zresztą nie tylko świetlik. Dokładnie ten sam mechanizm umożliwia emisję światła wielu rybom głębinowym, grzybom czy drobnoustrojom. Generalnie jest duża szansa, że jeżeli coś żywego świeci, to dzięki lucyferynie i lucyferazie. Czy raczej lucyferynom i lucyferazom, bo tak naprawdę powinienem użyć liczb mnogich. Wiemy o wielu różnych, miejscami nawet diametralnie różnych lucyferynach, i całej gamie lucyferaz, które potrafią charakteryzować się subtelnymi różnicami nawet w obrębie blisko spokrewnionych ze sobą gatunków. Porównując budowę enzymów, zresztą naukowcy są w stanie niejako określić stopień pokrewieństwa między tymi gatunkami. Dodatkowo można wykorzystać te chemiczne indywidua do obrazowania fluorescencyjnego albo przy badaniach genetycznych. A nazwa? Nazwa wywodzi się od łacińskich słów określających przynoszenie światła. Starożytni Rzymianie imieniem Lucyfer nazywali boga gwiazdy porannej, czyli Wenus, widocznej nad horyzontem przed wschodem słońca. Chrześcijanie przywłaszczyli sobie to imię, przypisując je jednemu z upadłych aniołów. Miejsce czwarte. Kwas kwadratowy. Nie zgadniecie, dlaczego ten związek chemiczny ma taką nazwę i mówiąc to, mówię to ironicznie, bo oczywiście, że pewnie zgadniecie, a jak zobaczycie wzór chemiczny, to stanie się to oczywiste. Gdy próbowałem znaleźć jakąś ciekawą informację o tej cząsteczce, dowiedziałem się, że można z jego pomocą usieciowić chitosan albo powlekać magnetyczne cząstki. Bądźmy szczerzy, rzeczy umiarkowanie atrakcyjne dla przeciętnego Kowalskiego i bardziej interesujący jest naukowy krajobraz, jeżeli chodzi o pochodną kwasu kwadratowego, której polska nazwa powinna brzmieć kwadratam dibutylu. Jest to aktywny związek leków na brodawki i łysienie plackowate. Dodatkowo trwają właśnie badania pod kątem zastosowania go w terapii opryszczki wargowej. Ponoć daje potwornie satysfakcjonujące rezultaty, co bardzo propsuje jako osoba okazjonalnie cierpiąca z tego powodu. Nawet w tym momencie. I parę lat temu nagrałem o tym film, link znajdziecie w opisie. Ale dość o mnie, porozmawiajmy o nasieniu. Miejsce trzecie, spermina i spermidyna. Związki te lądują na liście razem nie tylko dlatego, że oba należą do poliamin i można je znaleźć w dużych ilościach w spermie, której nadają smak i zapach, ale także dlatego, że spermina powstaje w naturalnych procesach ze spermidyny. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, naukowcy zakładają, że te molekuły o charakterze zasadowym mają za zadanie chronić plemniki przed kwaśnym środowiskiem pochwy. Wiele wskazuje także na to, że spermina jest zdolna do stabilizowania przestrzennej struktury DNA. Szczególnie akurat wirusów. Przypisuje się jej działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Spermidyna w ostatnich latach coraz częściej badana jest w kontekście długowieczności. Wykazano, że jest związana z długością życia ssaków. Jest pozytywna korelacja w tej kwestii. Do końca nie wiemy jeszcze, jak dokładnie może działać w tym kontekście, ale wiele wskazuje na to, że korzystnie wpływa na autofagię, zachodzący ciągle i nieprzerwanie w naszych organizmach proces
samotrawienia, którego ofiarą padać powinny w pierwszej kolejności niedziałające poprawnie cząsteczki, np. białka, czy wręcz całe organella komórkowe. Dodatkowo spermidyna jest istotna dla regulacji metabolizmu lipidów, podziału komórki czy apoptozy, takiej zaprogramowanej śmierci komórki. Dla wielu bakterii, a w przypadku spermidyny również niektórych roślin, są to ważne czynniki i regulatory wzrostu. Nic więc dziwnego, że w mniejszych ilościach niż w nasieniu, ale jednak spermina i spermidyna występują we wszystkich komórkach eukariotycznych. A ich źródłem w diecie mogą być strączki, grzyby, produkty sojowe i sezonowane sery. Miejsce drugie. Seks, fap i dziwne. Cenzura w odcinku o chemii? Pozostajemy w temacie. Tak, już niestety jest, że rzeczy związane z tabu nas interesują i nierzadko, gdy są umieszczane w nieprzystającym kontekście, śmieszą. Biorąc zaś poprawkę na to, jak wiele jest związków chemicznych oraz jak chętnie naukowcy ułatwiają sobie mówienie i pisanie o nich, korzystając ze skrótów i skrótowców, bez trudu znajdziemy takie zabawnie dwuznaczne. I tak, seks to skrótowiec od angielskiej nazwy sodowej soli ksantogenianu etylu, związku wykorzystywanego we flotacji. Słyszę już tamto wasze zniecierpliwienie, dopytywania, czym jest flotacja, więc spieszę z odpowiedzią. To proces rozdziału mieszanin ciał stałych, wykorzystujący różnice we właściwościach hydrofilowo-hydrofobowych ich powierzchni. Już tłumaczę, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że mamy rozdrobniony węgiel zmieszany z rozdrobnioną skałą, która węglem nie jest. I przykład jest nieprzypadkowy. Flotację najczęściej wykorzystujemy właśnie w przemyśle górniczym. Jak te składniki rozdzielić? No więc można zalać wszystko wodą i przepuszczać przez zawiesinę powietrze. Hydrofobowe, a więc nie lubiące wody powierzchnie, będą otaczać się pęcherzykami gazu i razem z nim wypływać na powierzchnię. No w sensie na powierzchnię tej zawiesiny. A te łatwiej zwilżalne powinny pozostać w objętości cieczy. Bardzo często do takiego układu dodaje się substancje, które tworzą piany albo wybiórczo przyczepiają się do powierzchni jednego ze składników, sprawiając, że chętniej będzie on otaczał się pęcherzykami. To są tak zwane odczynniki flotacyjne i jednym z nich jest właśnie seks. FAP to skrótowiec określający albo fosforan trispentafluoroetylotrifluoru, albo białko aktywujące fibroplast. Ja skupię się na tym pierwszym. Na cząsteczce o ciekawej budowie, którą można wykorzystać do otrzymywania cieczy jonowych, czyli takich, które składają się wyłącznie z jonów i są wykorzystywane współcześnie m.in. jako rozpuszczalniki w syntezie organicznej. To skrót od 1,2-prim-cyklohydroksylo-heksylo-3-aminopropylo-4,3-prim-aminopropylopiperazyny. Znalazłem tylko jedną pracę na temat tej cząsteczki i wynika z niej, że jest to ligand, który dobrze kompleksuje jony miedzi 2. Poza tym niczym się nie wyróżnia. A skoro o wyróżnieniach mowa. Wyróżnienia. Jest kilka cząsteczek, które mogłyby się załapać do tego zestawienia, gdyby tylko ich anglojęzyczne nazwy tłumaczyć dosłownie, co niestety, a może zdaniem niektórych na szczęście, nie zawsze ma miejsce. I tak moronic acid to po polsku kwas moronowy, a nie kretyński. Molekuła swoją drogą ciekawa, bo wykazująca w dosyć świeżych badaniach in vitro skuteczność w terapii wirusa HIV i jedna z najbardziej obiecujących, jeżeli chodzi o leczenie infekcji herpes simplex. Dalej, angelic acid to kwas angelikowy, a nie anielski. Jego estry mają działanie przeciwbólowe i są wykorzystywane w ziołolecznictwie. Zresztą nazwę zawdzięcza właśnie roślinie. Wyizolowano go z dzięgla litwora, którego nazwa łacińska też jest całkiem ciekawa, powiedziałbym zabawna, bo brzmi Angelica Archangelica. No przynajmniej mnie bawi. Tak jak bawiłby mnie bękarcian, gdyby tak przetłumaczyć nazwę związku znanego w Stanach jako bastarden. W Polsce mówimy ponadto o ladderanie, a nie drabinianie, mimo że to właśnie od słowa określającego drabinę pochodzi w oryginale nazwa cząsteczki.
A ta molekuła będzie zaś najprawdopodobniej nazywana czurczanem, a nie kościelanem. Mówię prawdopodobnie, bo nie udało mi się tego jednoznacznie ustalić. Najbardziej jednak ubolewam nad tym, że nigdzie nie znalazłem śladów nazwania tej cząsteczki po polsku kwasem zaparciowym albo zatwardzeniowym. Angielska nazwa to constipatic acid. Mowa o kwasie tłuszczowym produkowanym przez niektóre porosty. Ubolewam, bo gdyby udało się wprowadzić to określenie do użytku, to musielibyśmy sole tego kwasu nazywać zaparcianami albo zatwardzenianami. Wyróżnię też sparasol, antybiotyk i środek przeciwgrzybiczy wytwarzany przez siedziunia sosnowego. I generalnie podobnych przypadków moglibyśmy odszukać więcej, dużo, dużo więcej, ale nie będę ich mnożył i przejdę do cząsteczki, która ujęła mnie najbardziej. Dzięki czemu wylądowała, czy została przeze mnie umieszczona na szczycie listy. Miejsce pierwsze. Drakulina. Może były dziś zabawniejsze nazwy. Może. Ale według mnie drakulina to nazwa idealna. Ma luz, sens, konotacje historyczne i popkulturowe, a na dodatek idealnie współgra z biologicznymi właściwościami molekuły, do której ją przypisaliśmy. To zbudowane z 708 aminokwasów białko wyizolowano ze śliny nietoperzy wampirów spod rodziny Desmondonite. Jest w nim antykoagulantem, czyli substancją hamującą krzepnięcie krwi, dzięki czemu skrzydlaty krwiopijca może się dowoli pożywiać posoką swoich ofiar. Efekty jej zmieszania z krwią są bowiem niemal natychmiastowe. Choć siła efektu nie zawsze jest taka sama i zależy od składu śliny nietoperza. Do szkieletu białkowego przyłączone są bowiem m.in. wielocukry, których usunięcie sprawia, że drakulina traci swoją moc. A działa dwutorowo. Z jednej strony blokuje działanie dwóch enzymów odpowiedzialnych za uruchomienie całej kaskady procesów krzepnięcia krwi. Z drugiej uniemożliwia przemianę protrombiny do trombiny, a bez tego rana nie może się zacząć zasklepiać. I na koniec najbardziej niezwykła kwestia. Drakulina jest produkowana także przez inne gatunki, ale w innym celu. Jest białkiem o działaniu antybakteryjnym. Wydaje się więc, że nietoperze wampiry na drodze ewolucji do ekstremum wykorzystały jej takie uboczne działanie, czyniąc z niego filar swojego sposobu odżywiania. I to tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i dowiedzieliście się przy okazji czegoś ciekawego, bo nie ukrywam, że tak naprawdę poza takimi nietuzinkowymi nazwami w układaniu tej listy ważne było dla mnie, by dało się poza aspektem humorystycznym przemycić jakąś porcję wiedzy chemicznej czy historycznych ciekawostek. Liczę, że mi wybaczycie, iż przyznaję się do tego dopiero przy pożegnaniu. A jeśli ktoś chciałby o cząsteczkach chemicznych poczytać więcej i poważniej, to powinienem mieć przy sobie teraz książkę na ten temat, którą napisałem, 7 cząsteczek, ale nie ma. Link znajdziecie w opisie. Polecam, bo jest naprawdę dobry. I kończymy dzisiejszą lekcję. Do zobaczenia, do usłyszenia.